Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników leśnych przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 15:25, piątek, 2 września 2022. I w ten wrześniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Późno, bo po pracy, drodzy Państwo, niestety po pierwszych zmianach chcę zobaczyć, czy coś w końcu rośnie, czy jeszcze grzybków nie ma. A tak to w poniedziałek mam wolne i będę wiedział, czy w poniedziałek mam wyruszyć znów do lasu na grzyby, czy pojechać już na cały dzień na wodę na ryby. Więc taki rekonesans. Jutro też pracuję, czyli sobota i niedziela, weekend w pracy, pierwsza zmiana. A dzisiaj taki szybki rekonesans przed weekendem i zobaczymy co i jak. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Tutaj mamy pierwszego grzybka. Taki pisarz. No ale no co, znów. Goryczak. Niestety goryczak. Więc pomalutku pójdziemy tędy i zobaczymy, czy coś będzie. Więc drodzy Państwo, nie ma to tamto i takie popołudniowe zbieranie grzybków przed weekendem. I zobaczymy, ale coś słabo to widzę. Z tego względu, że drodzy Państwo, zimne noce są, niestety są zimne noce i słabo to jakoś widzę, ale tak to będę miał obeznanie co i jak i w poniedziałek najwyżej pojadę na ryby, odpuszczę sobie las, a teraz przed weekendem przejdę z Wami się trochę po lesie i zobaczymy, czy coś uda się trafić z grzybków, a czy coś będzie, zobaczycie to sam. Więc serdecznie jeszcze raz zapraszam i jak to mówię, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. I znów w prawo, w lewo i przed siebie szukamy szybko. Ogryzki wychodzą spod liści. Sporadycznie jakiś niejadalny grzybek. No ale zobaczymy. Pochodzimy powolutku. I taki odpoczynek po pierwszej zmianie. Lepiej nam się będzie spało. Ale nic. Powiem, że nie jest sucho. Powtórzę raz jeszcze. Zimne noce i dlatego jest tak, jest. No ale pochodzimy troszkę i zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Może jakiegoś czerwonego kozaka trafię. Oby. Więc pomalutku idziemy przed siebie. Tutaj są, ale to są, drodzy Państwo, nie kurki, tylko grzyb jadalny zwany kolczakiem. Kolczaki, grzyby jadalne i tak to mniej więcej wygląda. Tam też są kolczaki. Ale nas dzisiaj te grzybki nie interesują. Myślałem, że to kurki. Niestety się pomyliłem. Idziemy dalej, szukając naszych grzybków. Drodzy Państwo, mam borowika z tych maluszków.
Tutaj rośnie kolejny, kolejne dwa i tutaj będą dwa. Jak widzicie, a ja takiego jednego zerwałem. Nie byłem pewny, czy to borowik, ale teraz święcie jestem przekonany, że to mały prawusek. Ale widzicie sami. Widzicie sami. Więc idziemy dalej. No i miejmy nadzieję, że za parę dni wyskoczą prawuski w tym lesie. Tu następny. Widzicie? Więc one wyjdą, wyjdą, niedługo wyjdą. I jak widzicie sami, będą, będą. Ale na tą chwilę trzeba czekać, aż urosną. Idziemy tędy. Głęboko w las nie wchodzę, bo nie ma sensu. Pójdziemy tą drogą, gdzie robią wycinkę. Czy robili wycinkę? Ale nic, nic, na prawo nic nie widzę i na lewo też nic nie widzę, nic nie ma, nic. A co tutaj mamy? Zobaczcie, jaki ładny prawusek. Ładny prawusek. O, jaki dorodny. Zaraz go sprawdzimy. Ale tu widzę drugiego. Tu mamy drugiego prawuska. Ten to już taki fajowy. Zobaczcie, jaki ładny. Okej. Jaki piękny. Czyli dwa prawuski. Dwa prawuski w jednym miejscu i cieszą. Zaraz je sprawdzimy. Zobaczcie, robaczywy. Robaczywy. A drugi? Drugi wygląda tak. Noga robaczywa. A góra w miarę. Trzeba byłoby wykrajać. I tak to mniej więcej wygląda. No ale dwa są, są. Oczywiście to są stare grzyby. Już trochę tutaj rosły. No ale grzybki to grzybki. Udało się dwa borowiki trafić. Tego weźmiemy. Dołożymy do tych ostatnich, które są w lodówce i tego dokładnie sprawdzimy w domu, powykrajamy, bo jest w miarę. Noga oczywiście robaczywa, a tego zostawimy. A tego, tak powiedziałem, wykroimy i dodam do tych z wtorku grzybków, które były mieszane, kurki, ceglastoporę, kozaczek, czerwony, biały.
Ok, to zabieramy tylko to i szukamy dalej grzybków. Oj, 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 jaki ładny przy drodze. O, zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie. Oczywiście go przytulimy. Jaki ładny borowik. Więc szału nie będzie, drodzy Państwo, ale przejdziemy jeszcze kawałek laskiem. No i może jeszcze parę uda się trafić. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli coś zaczyna się dziać przed weekendem w ten wrześniowy, piątkowy dzionek. Znów kolczaki. No ale szukamy borowików i zbieramy grzyby praktycznie przy wyjściu z lasu. Ale jak na tą chwilę, to tylko większość kolczaków. Mamy kozaczka, więc oczywiście go przytulę. Kozaczek. Jeden, bo jeden, ale jest. A tu czerwony kozaczek. Maluszek. Łebek odpadł. No ale jest, jest. Więc, drodzy Państwo, będą grzyby, ale musimy jeszcze poczekać. Widzicie? Jak sobie rośnie? Ładny borowik. Ładny borowik rosnący niedaleko drzewka w liściach, głęboko schowany. Kurki. Czyli kurki. Kureczki. I znów kolczaki. Rosnące koło siebie. Jest kolejny czerwony kozaczek. Przy wyjściu z lasu. Mamy dwa ładne kozaczki. Więc szukamy dalej. Cyglaczek po raz pierwszy. Borowik cyglasto pory. Pięknie ubarwiony, piękny grzybek. Obok drzewa mamy drugiego cyglaczka. Jak
taki ładny, więc go przytulę, jak to ja mówię. I tak to mniej więcej wygląda w tym miejscu. Zobaczcie, jaki ładny. Piękny borowik w ten piątkowy, popołudniowy dzionek po pracy. Piękny jest. Piękny. Ale już trochę rośnie, ale jest bardzo ładny. Ładny jest, ale co z tego, jak robaczywy. A tu co mamy, drodzy Państwo? Co to jest? Co to jest? Borowik. Piękny borowik. O, takie grzybki. Tu chodzi o takie grzybki. Miejmy nadzieję, że niedługo wyskoczą. A na obecną chwilę jest tak, pokazałem to na filmie. Ale ten jest cudny. Cudny borowik rosnący przy drodze. Piękny jest. Piękny borowik. Czerwony kozaczek. Więc pójdziemy tędy troszkę. O, chciałem powiedzieć tylko, drodzy Państwo, bo tam w komentarzach powtarzało się, że za szybko kamera chodzi. Niestety nie nakręcam kamerą ostatnio filmów z lasu, tylko telefonem. I z telefonu idzie to. A wiecie, w tym telefonie jest słaba stabilizacja obrazu. Czyli jak idę, to bardzo trzęsie. Więc tak musi być, jak jest. Zacznie się konkretne grzybobranie, jak będzie. Będę nagrywał z czapeczki, czyli kamerą Sony sportową, umieszczoną na czapeczce. Tam jest lepsza stabilizacja obrazu, a na tą chwilę, tak jak mówię, za pomocą telefonu komórkowego nagrywam, gdzie jest słabsza stabilizacja obrazu, więc dlatego trochę tak trzepię. Więc, drodzy Państwo, idziemy trochę dalej i już wracam się, kończę na dzisiaj, bo jest godzina 17:27. No, ja jestem prosto po pracy, trzeba jechać do domu, jakiś obiad zjeść. No ale jeszcze przejdziemy kawałek i zobaczycie mniej więcej co i jak. Czyli na tą chwilę, tak jak powiedziałem, coś się pokazuje. Na początku młodzież jakaś jest, niedługo wyskoczy. No i jeszcze znajduje się stare grzybki. No ale cieszę, że w końcu coś jest. Nie spuszcz tym, jak to się mówi, koszykiem. Wracam, no i przejdziemy jeszcze kawałek i będziemy pomału kończyć ten piątkowy wypad za grzybkami. Więc mówię wprost, że w poniedziałek mam wolne i jadę na ryby. Na ryby odpuszczę na razie grzyby i dopiero może nocki mam po niedzieli, to może wtorek, środa, czwartek gdzieś wyruszę na grzyby, ale w poniedziałek planuję sobie wędkowanie. Więc idziemy do wyjścia z lasu i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wtorkowy wypad prosto po pracy na sprawdzeniu, czy już grzybki są. Więc moja kamienna dróżka, którą zaraz przejdę na drugą stronę, czyli na prawą, no ale przejdę się nią, bo nieraz można
fajne grzybki trafić, czy to u góry na prawo, czy na lewo tej dróżki, więc tak jak przejdziemy, trzęsie, bo trzęsie, noga mnie boli. Drodzy Państwo, z powrotem zaczęły mnie bolić ostrogi, no ale nic tu nie widzę, ale jest fajnie, fajnie. Nic nie widzę, ale przejdziemy troszkę nią i pomału będziemy kończyć dzisiejszy wypad z lasu, czyli w lewo, w prawo, ale nic nie ma, nic, więc tak jak mówię, trzeba czekać i kulejąc kończę dzisiejszą imprezę. Więc drodzy Państwo, czas zakończyć dzisiejszą imprezę. Leciał tak pokazany na filmie, na datę, czyli na dzień dzisiejszy, czyli piątek, 2 września 2022. Grzybów w moich miejscach nie ma, praktycznie nie ma. Te co były, to większość robaczywa. Młode już się pokazują, jak gdzieś na początku filmu, czyli niedługo coś wyskoczy i będą grzybki, a na tą chwilę tak to leci, jak pokazałem na filmie. Więc nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. I łapka, niech te moje zasięgi się wzrosną. No i do następnego. Siema Pyza, jedziemy na Kielce. Cześć. No to jak widzicie, tak to się mniej więcej prezentuje, czyli cegla z topore, kozaczki czerwone, kilka borowików, parę kurek i tak to mniej więcej wygląda. Szału nie ma, ale coś zawsze jest w ten piątkowy dzionek po pracy. I widzicie sami, tu maluszek. Ale tu jest pięknie. Ceglaczek. I tu dwa mniejsze. Czyli widzicie, coś się zaczyna dziać. No ale one muszą wyjść. Urosnąć.